Życie człowieka jest takie bardzo chaotyczne. Cechuje je niepewność, słabość, lęk, omylność. I wszyscy tego doświadczamy. Od małego dziecka szukamy kogoś starszego, rodzica, ojca, matkę, żeby nam odpowiedzieli na rozliczne pytania, najbardziej naiwne i te najbardziej abstrakcyjne. Nie czujemy się pewni w samotności. Nie czujemy się też uprawnieni do tego, żeby siebie samych określać, definiować. Musimy znaleźć jakby inne osoby, w odniesieniu do których dopiero nasze istnienie nabiera granic, co nie znaczy, że jest ograniczone, tylko że jest zdefiniowane, że nabiera jakiegoś kształtu. I również w wieku dorosłym tak się dzieje, że człowiek w swojej dojrzałości w dalszym ciągu odczuwa tym głębszą w sobie niepewność. Filozofowie, literaci mówią nawet, że taka jaskrawa, dogłębna świadomość własnej egzystencji przeraża człowieka odpowiedzialnością za istnienie, lękiem przed następną godziną, tą straszną niepewnością co do tego, czy robimy dobrze, czy źle i co będzie z nami i czy to, co uczyniliśmy, było dobre, czy złe. Szukamy kogoś, kto by nam pomógł zrozumieć, żyć, poradzić sobie, unieść ciężar istnienia. Tak jak to widzieliśmy w tej Ewangelii, kiedy tego człowieka sparaliżowanego niosło aż czterech, bo być może sam siebie nie mógł znieść w swoim paraliżu, który jest nie tylko jakąś zwykłą chorobą, ale też obrazem takiej ludzkiej kondycji, od najbardziej filozoficznej strony ją ujmując. Człowiek jest sparaliżowany i potrzebuje jakby grupy innych ludzi, którzy pomogliby mu stanąć przed Bogiem, albo właściwie położyć swój paraliż przed Bogiem, aby stać się czymś zupełnie innym, wyprostować się w swojej pozycji istnienia. Tak myślę, że potrzebujemy wspólnoty, bo razem siebie znosząc nawzajem, niesiemy się ku Bogu i tam w obliczu Jezusa wiele naszych paraliżów zostaje uzdrowionych. Ale Ewangelia kapitalnie pokazuje, że udział innych w uzdrowieniu jednego, aż czterech trzeba, żeby jeden słaby człowiek nabrał moc. To nie tylko Bóg, ale jeszcze wspólnota czterech, z trudem znosząca tego jednego. Ludzie od początków poszukiwali mądrości umożliwiającej im istnienie. Znamy z historii takie działania jak kodeks Hammurabiego, aż po kartę praw człowieka. To wszystko są udolne czy mniej udolne usiłowania uregulowania istnienia, bo po prostu życie jest jak rzeka i potrzebuje regulacji, bo inaczej staje się bagnistym rozlewiskiem. Przecież dla chrześcijan regułą jest Boże Słowo. Ta dobra nowina, właściwie, żeby nie ulec jakiemuś oswojeniu z tym sformułowaniem, trzeba powiedzieć najlepsza. Najlepsza wiadomość, czyli Ewangelia. Kodeks miłości, zasady wiary. I właśnie dlatego też grupa węgierskich pustelników, naddunajskich samotników zebrała się razem, żeby ich właśnie ten egzystencjalny, duchowy paraliż jeden drugiemu pomagał nosić. I gdzieś tam na przełomie XIII-XIV wieku stworzył się taki organizm duchowy, który został nazwany Zakonem Paulinów. Ale potrzeba było oczywiście jakiejś regulacji, żeby ci ludzie mogli się znosić, a nie znosić. Że mogli sobie pomagać, a nie przeszkadzać. I stąd reguła świętego Augustyna. Starsza o 1000 lat od tej wspólnoty.
Czy jednak może się zdarzyć, iż mimo wiary i oddania się Bogu, miejsce Boga zajmie człowiek? I tu przypomnijmy to memento pierwszego czytania. To ostrzeżenie z pierwszego czytania. Z lekcji z Księgi Samuela. Usłyszeliśmy, jak grupa Izraelitów przypada do stóp Samuela, proroka, i chociaż on sam miał ogromny autorytet, nigdy nie śmiał siebie uczynić królem. I ci ludzie domagają się króla, domagają się wprost kogoś, kogo by mogli nosić na lektyce, kogo by mogli nosić na tronie, kogo by mogli nosić i nie znosić. Sami ludzie domagają się tego. Tyrana. Pragnęli mieć nad sobą człowieka, a nie Boga. Bo, jak powiedzieli, jak to jest u innych narodów. Naśladownictwo jest utratą oryginalności, a niekiedy nawet tożsamości. Dla Samuela był to bardzo przykry sygnał, lecz Bóg zgodził się ustąpić z tronu serc tego ludu, tej wspólnoty, tego społeczeństwa, swego umiłowanego, ustępując go jakiemuś człowiekowi, który tylko o głowę przerastał lud, jak mówi pismo, Saulowi. Saul w hebrajskim znaczy uproszony, bo tak ludzie domagali się, żeby ten człowiek był królem. I jak słyszeliśmy dzisiaj w Biblii, nie ciebie, Samuelu, odrzucają, ale mnie odrzucają jako króla nad sobą. I chociaż były zachowane pozory społeczeństwa teokratycznego, społeczeństwa oddanego Bogu, gdzie Bóg doznawał chwały, gdzie się wierzyło w tego Boga, gdzie te reguły mojżeszowe były zachowywane, to w istocie rzeczy miejsce Boga zajął Bożek. Tyran. Samuel ostrzegał lud, przypominając, jak będzie wyglądała ta reguła królewska. Jak mówi, oto jeszcze będzie miał takie prawo, że będziecie narzekali jeszcze na tego króla. Nałoży na was dziesięcinę, zabierze wam niewolników, niewolnice, najlepszych młodzieńców, zaprzęże do swoich rydwanów, osły wasze nawet zabierze. Zabierze wszystko, co macie i obciąży jeszcze podatkami. Najlepsze ziemie zabierze wasze. Córki zabierze do przyrządzania wonności, na kucharki i piekarki. Zabierze waszych synów do armii i na roboty. I tu ciekawy zwrot, chyba łączący się z tym obrazem ewangelicznym, synów waszych będzie on brał do swego rydwanu. Jak wierzchowce, jak konie. I w tym momencie ja bym urwał ten tekst, bo on się tak nakłada na tą Ewangelię, gdzie tych czterech niesie tego sparaliżowanego, być może o królewskiej samoświadomości. I dopiero Jezus mu właściwie pozwala chodzić na własnych nogach, a nie ciemiężyć innych. Właśnie szczególnie te ostatnie słowa w tej regule Samuela, regule właściwie Saula, szczególnie te ostatnie słowa wydają się mieć jakiś przynajmniej graficzne podobieństwo, jeśli nie mistyczne, do ewangelicznego obrazu czterech ludzi noszących sparaliżowanego człowieka. Sparaliżowanego lękiem, strachem, stresem, ale tak sparaliżowanego, że paraliżującego innych. Tak zgniecionego w swoich emocjach, że aż inni musieli go dźwigać. Oto król. Niosą go jak króla. A który król, który prezydent, który generał, który admirał, prezes i tak dalej, zastąpi człowiekowi Boga? Każdy człowiek, nawet wódz, jest sparaliżowany grzechem. Jeremiasz w 17 rozdziale, w 5 wierszu mówi tak dobitnie, że uszy ludzkie tego nie chcą słuchać, no ale cóż, trzeba to przypomnieć. Przeklęty człowiek, który pokłada ufność w drugim człowieku. Tylko Jezus może być królem, tylko Jego słowa mogą być regułą.
tylko Jego miłość jest wolnością. I z takiego przekonania ujawniło się wśród pierwszych Paulinów pragnienie życia według reguły ewangelicznej, według reguły świętego Augustyna. Zawsze w chrześcijaństwie istnieli ludzie, którzy nie ufali ludzkiemu prawu, lecz ufali prawu Bożemu, o czym przekonuje nas historia. W tych rozlicznych księstwach średniowiecznych, królestwach, cesarstwach żyli w swoich wspólnotach, w swoich klasztorach, w swoich enklawach ludzie, którzy mieli zupełnie inne prawo, chociaż nie rewoltowali społeczeństwa. Innego króla, innego wodza niż ci, którzy ich otaczali. Chodzi o Chrystusa. Dlatego też medytując dzisiaj wieczorem nad naszą regułą, nad tym kilkusetletnim eksodusem paulińskim z tej puszczy naddunajskiej ku jakiejś pustyni duchowej, tak medytujemy sobie dzisiaj wieczorem, czy rzeczywiście ten Pan, Jezus Chrystus, jest tym Panem, czy jakiegoś innego Pana nie ma w sercu i czy ta Jego reguła, Jego Ewangelia jest regułą mojego życia, czy też są jakieś inne reguły gry, albo inne prawa, albo inni panowie, czy panie. Czyje słowa są dla mnie rzeczywiście regułą postępowania? Kogo naśladuje? Tutaj pytanie wydaje się być takie proste i każdy z nas chętnie zadeklarowałby, że oczywiście Panu Jezusowi składamy chwałę, ale ci Izraelici nam tutaj tak trochę zawadzają jak kamień w bucie, który nie pozwala normalnie iść. Bo oni też przecież wierzyli w Boga i domagali się króla nad sobą, co nie oznaczało, że Boga chcieli zdetronizować, ale w istocie rzeczy ich pragnienie było takie bałwochwalcze, ale o religijnych znamionach. To jest ta nasza wężowa natura, ludzka natura wężowa, że im bliżej jesteśmy Boga, tym często stajemy się bardziej przewrotni. I im naszym czynom nadajemy charakter religijny, tym zdarza się, że często on ukrywa większą jeszcze przewrotność. To nie w piekle Adam i Ewa zgrzeszyli, tylko w raju, najbliżej Boga. Właściwie w obliczu Boga.